W turnieju wzięło udział 9 klubów olimpiad specjalnych dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z Dolnego Śląska. No i się okazało, że jest takie miejsce nieopodal, na szczęście mamy jakiś szybki transport i rzeczywiście możemy się w takim miejscu spotkać, gdzie no wszystko jest w jednym miejscu, także to dla organizacyjnych wymagań to jest rewelacyjne miejsce. Turniej odbył się w Bowling Clubie. Nie wiem, czy wygramy, czy nie. Liczy się wygrana czy dobra zabawa? Dobra zabawa. Dobra zabawa, tak. Polecam tam bowling. Bowling jest bardzo fajnym sportem. Polecam ten sport. Była przerwa pandemiczna. Musieliśmy niestety w ubiegłym roku odłożyć ten turniej. No i ze względów organizacyjnych nie udało nam się tego turnieju rozegrać w Legnicy. Po prostu brak kręgielni. Jesteśmy tu pierwszy raz na tym obiekcie. Niesamowite warunki. Turniej kwalifikował do wyjazdu i reprezentowania Dolnego Śląska na letnich igrzyskach ogólnopolskich.